Dobry wieczór, drodzy klangianie. Witamy Was z Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie. Dzisiaj Radio Klang gości właśnie w tym miejscu. Przenieśliśmy się z naszego studia w Chorzowskim Centrum Kultury i tutaj za chwilkę wystąpi zespół, który jest ustawiony za nami, Bogdan Sykalski. Galerię tworzy to miejsce dwóch wspaniałych ludzi, którzy nam pomagają właśnie realizować tę audycję dzisiejszą, którą mogą Państwo obserwować na trzech aż profilach facebookowych i Radia Klang, i Chorzowskiego Centrum Kultury, i Galerii Sztuki Muzycznej. Nadajemy również na www.radioklang.pl, tam mogą Państwo słuchać audio, a na Facebooku mogą Państwo również nas oglądać. Tutaj warto wspomnieć właśnie te dwie osoby, Łukasza Glińskiego i Mirka Sobczaka, którzy tworzą to miejsce, bo właśnie dzięki nim możemy być tutaj. Łukasz realizuje wizję, Mirek również się chowa tam z tyłu, który pomoże nam odtworzyć wizualizację, które Państwo zobaczą również na wizji. Z tego miejsca chciałybyśmy także podziękować Chorzowskiemu Centrum Kultury, które nas wspiera, z którym współpracujemy, gdzie mamy także studio lektorskie Fajka, z którego nadajemy od środy do niedzieli. Radio Klang działa od 16 do 22. No a dzisiaj u nas wielkie wydarzenie, ponieważ zagra tajemniczy Bogdan Sykalski. Zespół, który określiłybyśmy z Pauliną jako taką sałatkę wiosenną, młode ziemniaki, coś na zasadzie cytrynowo-brzoskwiniowej mieszanki, więc feria barw tak naprawdę. Zapraszamy Państwa na coś lekkiego, zabawnego, a po koncercie chciałybyśmy z zespołem porozmawiać, więc witamy w składzie, zespół w składzie: Max Rządkowski, Jaś Dąbrówka, Jan Bąk oraz Franek Skorupka, i zapraszamy na słuchanie Bogdana Sykalskiego. A jeszcze za chwilkę zobaczą Państwo animację również Maxa, bo to jest artysta wieloformatowy, animacja pod tytułem Pan Jarosz. I proszę się przyjrzeć, bo Pan Jarosz zademonstruje Państwu, jak się wygodnie ułożyć, by właśnie odpowiednio odebrać ten koncert. Zapraszamy. Siedząc na swoim ulubionym niebieskim fotelu, pan Jarosz musi trzymać swoją nogę, żeby było mu wygodnie. Panie Jaroszu, proszę, niech pan nie puszcza swojej nogi. Data utworzenia: 24 lutego 2021, 18:28. Facebook, Twitter, Messenger, wyślij link. Natalia Kukulska ma powody do dumy. Mój syn już stawia pierwsze samodzielne kroki w muzyce. Podczas 3 tygodni lockdownu zrobił z kolegą swoją płytę pod tytułem Mariama. Ja się śmieję, że tytuł powinien brzmieć Moja Mama. Płyta jest bardzo ciekawa, on jest osobą samodzielną i wiem, że ta muzyka jest dla niego wielką pasją, co mnie bardzo cieszy. Jest to też jego pomysł na życie. W ubiegłym roku Jan Dąbrówska obchodził 20 urodziny. Yeah.
łap, 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 łap. Bo żyją w górach i noszą fajne swetry. We'll be right back.
Poznałem cię na zabawie przy okazji Dnia Dzielnicy. Nie chciałem się wtedy żegnać, nie wiedziałem, co to znaczy. Pojechaliśmy do ciebie, parę lat minęło w drodze. Byłeś moim przyjacielem, nim spojrzałeś na mnie strożej. Kopę lat, przepłynie ten mur i nasz wzrok znów spotka się. Wiesz lub nie wiesz, ja nie chciałem, żeby kubek twojej starej się całe życie gniewać, ogarć śmiechu w morzu. Dziwne, że w ogóle jeszcze cię pamiętam, czy ty mnie też. Zapomnienie to rzecz trudna, gdyby sobie coś ubzdurasz. Nie rozpychaj się. It's a boy. To moja miska, musto. Mam imię jak piesek. Nie dam. To moja miska. Musto. Mam imię jak piesek. Nie dam. Zabłyśniesz tekstem o swoim psie, że Maksio też nazywa się. Nie moja wina, że nazwali tak mnie, więc przestań proszę. Czemu Maksiu, a nie Mariusz? Czemu Maksiu, a nie Mariusz? Mamo, tato, wytłumaczcie się. Mamo, tato, tłumaczcie się. Nie dam. To moja miska.
Yeah.
jeszcze słyszę w nocy. Cała historia dostała się na łamy prasy, a Ciepana jeszcze słyszę w nocy. Cała historia dostała się na łamy prasy, a Ciepana jeszcze słyszę w nocy.
wielkiego muzyka. Ja też kiedyś aspirowałem, ale mi nie wyszło. Uczniom na wszystkich ich koncertach, akompaniuję na pianinie i wszystko jest okej. Niestety czuję, że będzie mi przykro, jak chociaż jeden z moich uczniów zrobi karierę muzyczną. Wielka szkoda, że bez tych złapał cię bardzo duży błąd. Ten papieros przed mnie za rękę weź. Nie utoniesz dziś, ale pierwszy płyn, ale pierwszy płyn. Jak obcinać się, jak wyprężać pies.
się, lepiej prężać pierś. Bardzo chciałbym mieć taki nos jak ty. Taki nos jak ty. Nasza tak samo przegra. Strach myśleć, co to będzie, gdy złość w tobie wygra. Choć mina nasza tak samo przegra. Strach myśleć, co to będzie, gdy złość w tobie wygra. Choć mina nasza tak samo przegra. Strach myśleć, co to będzie, gdy złość w tobie wygra. Ciebie chałkę i pół litra mleka. Chciałem zjeść ją z tobą, ale czas ucieka. Chyba go widziałem gdzieś w wagonie metra. Stał i na głos czytał stare ogłoszenia. Zgłaszam zaginięcie, na nic mi się nie zda. Głucho o nim w mieście, jak studzienka bez dna. Jak studzienka widzę, unosisz się. Unoszę swoją brew. Czy ty obejrzysz się? Nad miastem niesie wieść. Może być tak, że nie. Statek kosmiczny rzecz. Do uciekania też. Mogłeś mnie zabrać też.
mogłeś mnie zabrać też. A, mogłeś mnie zabrać. Ciepłe echo metra kładzie się na skroni, wirujące sedna. Sprawnie boi dzisiaj, wciąż się liczy jedna. Żeby burzę przespać, zamknę oczy nie w takt. Jutro się obudzę, ciebie dalej nie widzę. Unosisz się, unoszę swoją brew. Czy ty obejrzysz się? Nad miastem niesie wieść, może być także nie. Statek kosmiczny rzecz, do uciekania precz. Mogłeś mnie zabrać też, mogłeś mnie zabrać też, mogłeś mnie zabrać też. Bardzo dziękujemy za koncert zespołowi Bogdan Sekalski. Za chwilę zaprosimy ich na rozmowę. Będziemy wypytywać, kim jest właśnie ten tajemniczy Bogdan, który zapowiedział wiosnę, który tutaj się ukazał przed nami
uroczo zapowiedział właśnie tę porę roku. Za chwilę będziemy o tym rozprawiać. Ja razem z Pauliną zapytamy się, o co w ogóle chodzi. A wcześniej zapraszamy Państwa na 5-minutową kompilację animacji Maxa, bo pan Jarosz był tylko takim przedsmakiem tego, co Max potrafi animacyjnie, dlatego w oczekiwaniu na naszą rozmowę proszę rozpuścić się właśnie w tej animacyjnej materii. Do zobaczenia za chwilę. No ja jestem taka, że bardzo lubię pestki słonecznika jeść, bo jest w nich coś takiego jakby ta konsystencja, ogólnie smak, naprawdę dobre, no strasznie mi smakują. Też koktajle robię bananowe ze słonecznikiem, w sumie bardzo często to jem, taka moja zakąska. Ostatnio też w hipermarkecie też kupiłem taką maszynę do lodów i się zastanawiałem, czy by właśnie lodów z takimi pestkami nie zrobić. Oprócz tego jestem bardzo samotna. Kiedyś próbowałem z randkowaniem, ale nie wyszło, bo jak wychodziłam, to właśnie pomyślałem, że może tam na drogę wezmę trochę tych słoneczników, a że nie miałam kieszeni, to musiałem do rękawa sobie wepchnąć i do skarpety. No i jak się witałam z tym panem, to właśnie tak się złożyło, że on zobaczył, jak mi to nasionko wypada z rękawa i no nie, był zachwycony, trochę mnie zwiął za jakąś szaloną babkę. No i tyle. To już by były 3 lata, odkąd ktoś puścił tą spowolnioną kulę od rewolweru do mojego mieszkania. Ja tutaj tak z nią żyję. No, nie ma lekko, nie ma lekko. Ona mi przeszkadza w codziennych rytuałach życia. I ja sobie tak się wkurzyłem w końcu i pomyślałem, że może okno otworzę i ona wyleci z tego mieszkania. I to naprawdę nie jest moja wina, że wleciała na balkon tej starszej pani. Mariusz Szewc tak kocha swoją kobietę, że zrobił jej prawdziwe skórzane buty z modną krótką cholewką. A kobieta co? A kobieta chodzi w Adidasach Galaxy 4 F3610, które wcale nie mają krótkiej modnej cholewki. To nie jest tak, że ja go nie kocham. Ja naprawdę przez pierwsze 2 dni nosiłam te buty, ale już nie mogę, bo one naprawdę są bardzo brzydkie. Uzdrowisko Krynica Zdrój. Codziennie o 20:00 banda debili zbiera się tu wieczorem na pokaz fontan z podkładem muzycznym z filmu animowanego Madagaskar i z Piratów z Karaibów. A ja dzwonię i zgłaszam tę sprawę gdzie trzeba. Bo założę się, że zarządzający nie uiścili opłaty licencyjnej za te utwory. Panowie, proszę, pozwólcie mi powiedzieć kilka słów w obronie własnej. Wesprę się faktami. Nie róbcie ze mnie zbója, oficerze, bo zbójem nie jestem. Chciałbym nieco rozjaśnić. Ta rama jest nieodłączną częścią mojego ciała. Należy do mnie i nigdy nie była własnością muzeum. Nie mam tego nikomu za złe, bo wiem, że to panów praca i nie wymaga ona zrozumienia, ale i tak proszę, żebyście panowie posłuchali. Urodziłem się daleko stąd i musiałem wiele przecierpieć, żeby dostać się tutaj. Ta rama nałożona na mnie zaraz po moich narodzinach długo była dla mnie ciężarem. Wielu ludzi mi przez nią odrzuciło. Nauczyłem się jednak kochać i akceptować jako część mnie. Pomaga mi teraz na wszystkie możliwe sposoby, na które rama może pomagać człowiekowi. Pozwala mi widzieć świat bardzo wyraźnie i koncentrować się na tym, co naprawdę ważne. Nie sądzę, żeby odbieranie mi jej było bardzo sprawiedliwe. Nie chciałbym pana zdenerwować,
Rozumiem, że może moja historia nie wydaje się zbyt prawdopodobna, a nie mam nic, aby ją podeprzeć, oprócz własnych słów. Kocham sztukę i nic nie jest mi droższe niż przechadzka po galerii, panie władzo, ale zbyt często kończy się to tak jak dziś, bardzo nieszczęśliwie. Zawsze mnie puszczają, ale te wszystkie przesłuchania są nie do zniesienia. Staram się odwiedzać galerię przynajmniej 2 razy w miesiącu, ale z każdą wizytą jest coraz trudniej. Miłość do sztuki coraz więcej mnie kosztuje. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Halo, halo. Witamy po przerwie. Obiecana rozmowa odbędzie się. Zatwierdzamy tutaj z Pauliną. Przed nami zespół Bogdan Sekalski w składzie, powtórzę, Max Rządkowski. Cześć. Hej. Jaś Dąbrówka. Dzień dobry, witam. Wieczór raczej. Jan Bąk. Cześć. Oraz Franek Skorupka. Cześć. Bardzo się cieszymy, że przybyliście tutaj do nas, do Radia Klang, które dzisiaj transmitowało wasz koncert na żywo z Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie. My też dziękujemy. Bardzo miło, że przybyliście tutaj z Warszawy, tak? Częściowo. Tak. Mhm. Pierwsze pytanie, które chciałabym zadać wam i fajnie by było, jakby każdy z was odpowiedział, co na ten temat myśli. Zastanawiałyśmy się z Pauliną, czy przyjęlibyście do zespołu kormorana. Chodzi nam o takiego ptaka żywego, który by skrzeczał, nad którym by trzeba było zapanować i który dołożyłby takiego kolorytu i który by urozmaicił występy. Czy podoba wam się ten pomysł, czy raczej odrzucacie go w ogóle od razu? Mamy już jednego i nazywa się Jaś. Jest jedna odpowiedź. Ja mam swoją, ja wymyśliłem od razu, jak powiedziałaś, żeby go opanować, to ja bym go wziął, ale bym go nie opanowywał. Na przykład. Nie wiem, jak wyciągnę na to, ale ja bym tak zrobił. Czy można wstrzymać odpowiedź od odpowiedzi, od głosu? Myślę, że można, ale to możecie też rozwinąć. Nie chciałbym, żebym jakiś kormoran się obraził. Zrozumiałam, choć nazwałeś Jasia kormoranem. Czy nie, masz? Nie. To ty. Ja jako kormoran nie mogę się wypowiedzieć w tej kwestii. A masz jakieś gotowe kormorzane zagrywki, zaśpiewy? Mój zespół pracuje nad tym razem. Tylko działamy razem, ale to jest zespół kormoran, a nie zespół Bogdan Sekalski. Zespół kolędy po naszemu. No bo w przerwie tutaj usłyszałyśmy, że wymienialiście się komentarzami na temat tego, że skrzeczysz właśnie, że wykonujesz jakieś takie nieokiełznane zakrzyki w zespole. Czy jesteś z tego znany? Jakby ta energia się uwalnia? Ja nie jestem pewien, czy wiem o tym, bo to się dzieje tylko na scenie i tylko wtedy, tak naprawdę tylko wtedy nad tym nie panuję, bo tylko wtedy to się dzieje i zupełnie nad tym nie panuję. Pytanie bazowe jeszcze, może otworzę tę naszą rozmowę. Kim jest Bogdan Sekalski? I gdzie się ujawnia? Ujawnił się tutaj, ale gdzie się pojawia, gdzie można go spotkać, w jakim formacie? Tutaj występujecie w 4-osobowym zespole. No dobrze, to ja mogę opowiedzieć, jeśli chłopaki pozwolą. Możesz. Okej. Więc tak, Bogdan Sekalski to jest moje alter ego. I kiedyś w 2017 roku był taki filmik na YouTubie, który mnie strasznie zdenerwował i bardzo mi się nie podobał. I chciałem napisać niemiły komentarz, ale trochę się bałem z mojego konta normalnego, więc założyłem fejkowe konto z najmniej podejrzanym imieniem i nazwiskiem. Jakie to jest najmniej podejrzane? Bogdan Sekalski. A czy to jest Bogdan Sekalski, czy Bogdan Sękalski? Odwieczny dylemat. Ja nie wiem też sam. Ale pierwotnie był Sękalski od Sękacza. Bo jadłem wtedy Sękacza. Ale w końcu nie napisałem tego komentarza. Tylko tam zacząłem sobie wrzucać jakieś rzeczy. I trochę żałuję, szczerze mówiąc, że taka nazwa została. Nie wiem, czy ona mi się podoba do końca. No ale już utknąłem z nią, tak mi się wydaje. A czy zakładasz w takim razie, bo skoro to Bogdan Sekalski jest twoim tworem, który powstał przy jedzeniu sękacza, czy myślisz, że to imię i nazwisko wymaga jakiegoś przeformułowania, skoro dołączyli do ciebie pozostali członkowie zespołu? Bogdan Sekalski.
To ciężkie pytanie. Ale może ktoś inny się wypowie. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że tak powinno by to zostać. Że to jest taka nazwa, którą sam, jak sam przed chwilą powiedziałeś, że trochę by się nie chciał już. Więc myślę, że zmienianie jej teraz byłoby niekonsekwentne wobec tego stylu, który tutaj powstał. Jesteś po prostu Bogdanem, czy tego chcesz, czy nie? To taki smród w bucie, ta nazwa. Że się nie da pozbyć. Ja pomyślałam sobie, jak pierwszy raz usłyszałam o Bogdanie, że to jest wujek, albo wasz patron, albo jakaś taka osoba, którą odwiedzacie i która jest inspiracją do tworzenia historii, do... Ona daje wam energię, tak jakbyście spotykali się z Bogdanem raz na czas, on by mieszkał gdzieś tam. Jest to taki wujek, tak jakby to jest... To jest trafne. Ale na przykład miałem nauczyciela muzyki, właśnie chodziłem przez 2 lata na zajęcia na gitarę do pana Bogdana Rąbalskiego, którego pozdrawiam, jeśli go oglądam. Czy to była taka postać, która cię zainspirowała muzycznie? No, jakoś może podświadomie. Na pewno miał ładnego wąsa. I tyle. A jak to było z założeniem, znaczy z tym, że się tak zebraliście i tego Bogdana razem tworzycie? Czy to było tak, że Max przyszedł do każdego z osobna, do każdego członka z zespołu i powiedział: słuchajcie, chciałbym tworzyć Bogdana i chciałbym, żebyście mi pomogli w tym, żeby urozmaicić go, żeby go budować. Czy to było w ten sposób, czy w ogóle nie było mowy o Bogdanie, tylko zaczęliście to robić? Jaka jest historia i ten moment, kiedy to powstało? Mnie się wydaje, że bardziej trafną nazwą może tutaj byłoby Bogdan Sęgacki i przyjaciele, na przykład, bo jesteśmy takim... Ogólnie to funkcjonujemy bardziej jako taki kolektyw. Raz zrobimy płytę we dwójkę, raz we trójkę, raz tam ktoś jeden sam i tak dalej. Jest płyta, którą zrobili Max i Jaś, to jest Majama. Teraz będzie wychodzić płyta, którą zrobiłem ja z Maxem. Jeszcze wcześniej były jakieś inne kolaboracje i na potrzeby tego koncertu się zebraliśmy właśnie w takim kwartecie. Jeszcze wcześniej mieliśmy inny występ. I właściwie my jesteśmy w tym składzie, jesteśmy koncertowym zespołem, a tworzymy w różnych konstelacjach. Tak, ale a propos zbierania się, to tak naprawdę każdy z nas się zebrał w zupełnie innym momencie. Każdy z nas poznał się w innym momencie i tak naprawdę jakoś nie było to takie planowane. Zupełnie, myślę, przypadkiem to się stało, że nagle w czwórkę jesteśmy razem. Tak jakoś nas energia zebrała. Jakby to się zaczęło w sumie od Miami, tak naprawdę, bo wcześniej Max koncertował sam albo z Jankiem we dwójkę i jeszcze nie było mowy w ogóle o takiej poczwórnej formacji. Sytuacja była taka, że zrobili chłopaki płytę, która się nazywa Miami. No i zawiesiłem się. To było tak, że napisałem do Jasia, bo w ogóle był wtedy tak jakby wszyscy myśleli, że to był szczyt pandemii. I nie wychodził nikt z domu i napisałem do Jasia, bo był smutny trochę, więc tam napisałem, no może chcesz zrobić, wysłał mi piosenkę taką ładną. Tak, to było tak, że ja wymyśliłem Olgierda, czyli jeden z utworów z Miami i totalnie zrobiłem to w zasadzie w stylu Maxa Bogdana. Na tym głupim po prostu. Takie pipu, tak. I wysłałem to Maxowi i Max powiedział, a może byś wysłał mi sesję do programu, w którym to robiłeś, i tak też zrobiłem. I Max odesłał mi w zasadzie skończony utwór i potem tak sobie pomyśleliśmy, że a może cały album też tak zrobimy. No i wracając do jak to powstało, no to jakby jakoś tak naturalnie wyszło, że jak zrobili i chcieli to zagrać, no to wiadomo, że Max wziął drugiego gitarzystę, bo była potrzebny bas i gitara druga, więc wziął Janka, z którym już wcześniej grał. A Jasiu Dąbrówka, Bemniarz, z którym ja się znamy się od zawsze, od Bobaska, to po prostu automatycznie wziął mnie, który był potrzebny na klawisze. I no tak i ćwiczyliśmy, bo myśleliśmy, że będzie można grać koncerty, ale w końcu sobie odpuściliśmy. A teraz skończyliśmy tutaj. Puszczać. No. Czyli to jest w ogóle pierwszy wasz koncert w tym składzie? Drugi graliśmy jeszcze, tak, w śniadaniówce graliśmy freediving tylko. Tak. W programie Dzień Dobry TVN. Tak, ale taki cały set to pierwszy raz. Tak. No i warto jeszcze z taki ciekawostek dodać, że zespół jest zbudowany taki koncertowy na przeciwieństwach, bo mamy dwóch bardzo wyedukowanych muzyków, jazzmenów od dziecka i dwóch kompletnych amatorów. I nie powiem, kto jest kto. Możesz się zgadywać.
No to jak wyglądają te role w zespole? Jak się dzielicie? Czy to jest tak, że właśnie Max, ty jesteś tym mózgiem zespołu, czy każdy z was odpowiada za swoje własne części w tym zespole? Ja z perspektywy Sidemana od razu mogę powiedzieć, że ja to tak widzę, że jeśli gramy utwory z płyty Majama, no to jakby po prostu słuchamy się Jasia i Maxa, którzy napisali ten album, bo to jest jakaś ich wizja, jakiś ich pomysł na to i po prostu próbujemy to tworzyć na żywo. A w sytuacji utworów Bogdana, czy później jeszcze utworów Bogdana i Janka razem, no słuchamy się ich po prostu. Ja jestem takim ultra sidemanem, bo jestem jedynym tutaj z chłopaków, który nie zrobił niczego. Może jeszcze mnie wciągnął. Jestem jedyny, który nic nie zrobił razem z chłopakami, tylko tutaj wspieram ich klawiszowo. Ale każdy coś ciekawego na pewno wniósł na próbach. Jakieś pomysły, też parę numerów troszeczkę przearanżowaliśmy, więc jakoś to tak się wykształtowało. No ja myślę, że też super jest to właśnie to, co Janek powiedział, że nas jest tutaj, podzieliliśmy się tak, jak to powiedziałeś, dwa przeciwieństwa, jest dwóch jazzmenów i dwóch amatorów i uważam, że to jest amatorów, to tak, nie wiem, trochę pejoratywne słowo, mam wrażenie. Samouków, okej, okay, może być. Jest chyba gorsze. Tak? Dobra, nieważne. Nie będę się pogrążał dalej. Ale to dodaje takiej unikatowości temu, moim zdaniem, że po prostu jest to jakaś taka wybuchowa mieszanka, która tworzy. Dream combo. Tak, combo. Ale na scenie tak naprawdę w ogóle się tego nie czuję. Kto ma jaką przeszłość. Jesteśmy wtedy jednością i się łączymy. Wszyscy mylimy się tak samo. No właśnie, to zapytamy, na czym polegają te skrajności, bo zaznaczyliście, że to jest kwestia wyszkolenia szkolenia muzycznego, ale czy jak to się jeszcze objawia w tym nastawieniu do grania muzyki, w energii, którą się wymieniacie nawzajem, czego wam na przykład w tym graniu z pozostałymi muzykami, którzy również są po szkołach, brakowało, a na przykład znajdujecie to w duecie, w takiej kompilacji tutaj w zespole? No to myślę, że każdy z osobna musi o sobie powiedzieć, szczerze mówiąc, bo tak. Ja mam tak, że to, co jest fajne w chłopakach, jak już nie mówimy kto, to będę trochę tajemniczo mówił. Fajne jest też w chłopakach, że od tej amatorskiej strony, że niektóre rzeczy po prostu wychodzą naturalnie. Gdzieś, gdzie druga połówka to myśli o tym i zastanawia się nad tym gdzieś bardziej teoretycznie, to ta druga po prostu to robi i nie zastanawia się, czy to jest okej, czy to jest nie okej. I czasami takie jest to takie fajne przełamanie bariery, która gdzieś tam u tych bardziej wyedukowanych jest gdzieś włożona przez edukację, po prostu przez granie, przez osłuchanie z różną inną muzyką też. I tutaj to jest właśnie taki fajny klaster się robi. Czyli wtedy byłby problem z kormoranem, wpuszczeniem go do zespołu. Ale to zależy. Zależy, czy kormoran byłby jazzmenem. Nie, myślę, że to też zależy od tego, jak patrzymy na edukację. Ja mówię, takie bariery z różnych... Nie wiem, czy to do końca taka bariera chodzi, bo to edukacja nie wyklucza różnych eksperymentów, od razu powiem, żeby nie było. Ale niekiedy utrudnia. Czasami tak, oczywiście. Czasami tak i też bardziej tak po prostu myślami, że trzeba się bardzo potem uwolnić z tego, bo to jednak jest trochę... gdzieś tam tworzą się te reguły, gdzieś tam się uczysz tego i potem tym celem jest to, co się zawsze mówi, takie sztampowe zdanie, że zasady są po to, żeby je łamać. I trochę właśnie o to w tym chodzi. I myślę, że jak się trochę na to otworzy, to ten kormoran też by się znalazł tam bez problemu. A ja chciałam zapytać, jak wyglądają wasze próby. Czy to jest tak, że Max przychodzi na przykład i mówi, mam nowy tekst i będę teraz śpiewał i wymyśla melodię, a wy na przykład dokładacie do tego swoje części, wiecie, no tam dopasowujecie każdym instrumentem coś do tego. Jak to wygląda? No nie wygląda to tak niestety. Ta muzyka powstaje w pokojach, przy laptopie, w piwnicach. A próby to jest tylko zwieńczenie, taka wisienka na torcie. Jak już jest materiał, to przychodzimy, puszczamy sobie z laptopa nagranie. O, fajne, albo o Jezus. I się zastanawiamy, co, gdzie, jak tak to naprawdę gra. Chyba na próbach nawet nie puszczaliśmy wszystkiego. Po prostu znamy te numery. No, że znamy to wszyscy. Tak. Każdy sobie tam w domu posłuchał, posprawdzał, które dźwięki, uderzenia i jakoś to wtedy się skleja, a przy okazji właśnie jak już wszystko wgramy w łapy, dochodzą wtedy jakieś ciekawe dodatki do utworów. No bo to taka chyba jest konstrukcja, że jakby
są takie różne komórki i na przykład ja spędzam z Maxem jakiś czas, gdzieś jesteśmy w jakimś studiu, coś tam. I jakby potem taki zjazd nas czterech, to jest wielka okazja. Po prostu się zjeżdżamy z różnych stron Warszawy, z różnych stron Polski, z Katowic i tak dalej. Siadamy w tej piwnicy i dopiero wtedy jakby rozpracowujemy, dobra, to z czym robimy taki bilans, z czym zostaliśmy. Prawda jest taka, że też trochę mieliśmy mało okazji na razie, bo to jest tak naprawdę początek, że tak powiem, bo mieliśmy te dwa koncerty, to jest dopiero pierwszy taki gruby, więc pełny, o to mi chodzi, pełny set, a nie jeden utwór i tak naprawdę tych okazji jeszcze było dopiero, nie wiem, parę tak naprawdę, żeby to zobaczyć, więc myślę, że to się jeszcze jakoś wyklaruje. A to, co mogę powiedzieć, chodzi o próby jeszcze, to co ja zauważyłem, co jest bardzo dla mnie fajne i ciekawe, że są takie sytuacje, kiedy coś gramy, jakiś utwór i Max / Bogdan ma jakieś takie... Są w tej muzyce takie szczegóły, których ja po prostu nie łapię, grając na próbach, które dla niego są bardzo, bardzo istotne. Są bardzo małe rzeczy, które jakby właśnie dla mnie, kiedy gram na początku, nie mają za dużo, jakby nie słyszę ich nawet, nie zwracam na nie uwagi, a Maxie bardzo na nim zależy, więc ta muzyka różnie zależy, jak to odbiera, ale jest tam gdzieś bardzo szczegółowa w niektórych przypadkach, w tym takim swoim chaosie, nie we wszystkich oczywiście, ale jest to gdzieś tam bardzo, bardzo szczegółowe i konkretne, detaliczne. Dziękuję. Nie ma problemu. Taki kolejny wątek, który nas zainteresował, z Pauliną rozmawiałyśmy o tym, to estetyka Bogdana Sekalskiego. Chciałyśmy zapytać, skąd was to uwielbienie do takich klimatów trochę przedszkola, kołysanek, lat 90., czegoś zakurzonego, ja bym powiedziała nawet Cool von i Monika, takie coś. Taki urok, który jest trochę dziecięcy, trochę naiwny, nieporadny, który roztacza się, jakby się tak rozlewa na te wasze utwory i skąd to się wzięło? Dlaczego na tym się skupiacie? Może ja na przykład po prostu słucham takiej muzy. Bardzo często takiej nieudolnej też trochę. Po prostu podoba mi się to i próbuję też jakoś, nie wiem, utożsamiam się z tym troszkę. Potrafię tak myśleć, się wyłączyć. Mi się wydaje właśnie, że jakby że to ma swoją podstawę w jakimś takim bardzo fundamentalnym sposobie naszego obcowania ze światem, robienia rzeczy, jakoś tak. Ja osobiście czuję, że jest bardzo dużo wolności w jakiejś takiej regresji do tych takich dziecięcych sposobów operowania z rzeczami, z muzyką, ze sztuką i to jest po prostu coś takiego, może trochę rodzaj jakiejś fantazji, może trochę rodzaj ucieczki, chociaż to jest jakieś chyba za mocne słowo, na pewno jest w tym bardzo dużo radości i sam fakt pozwolenia sobie na coś takiego jest mega otwierający. Ja też chciałem tak dodać, że tak naprawdę przed Majamą w ogóle nie miałem styczności z taką muzyką. Tak naprawdę przed tym, jak usłyszałem pierwszy raz Bogdana, to zupełnie nie słuchiwałem takich rzeczy. I w ogóle przed Majamą nie miałem w ogóle pojęcia, że byłbym w stanie też taką muzykę nagle stworzyć. I tutaj Bogdan mnie jakoś pchnął w tę stronę, a okazało się właśnie, że te klimaty, muzyka dla sześciolatków łamane na vintage rock, totalnie to jest to. Coś w tobie otworzył, przywrócił ci dzieciństwo może. Tak, może to jest tak, że my mamy wszyscy w sobie takie jakieś dziecko ukryte, które pragnie tych dźwięków. Albo zniszczyłem karierę poważnego bębniarza. Jest też tak. Ja mam podobnie co Janek. Ja też mam tak, że to Max mnie otworzył trochę na taką muzę, że trochę jak zaczęliśmy tam gdzieś jeździć na jakieś wyjazdy czy coś, to puszczał to swoje różnych ulubionych wykonawców. Na przykład jakich? Właśnie. Chcesz powiedzieć? Tak. Panda Bear. I Animal Panda Collective. Tak. Też. Jak to też? No dobrze. Dobrze, no jest dużo, ale bardzo dużo słuchałem Panda Beara. Ja na przykład, on ma taką piosenkę opartą tylko na plumkaniu. Ej, jeszcze raz. I tam śpiewa do tego.
i to takie, no nie wiem, podoba mi się to po prostu. Ale nazywasz to nieporadnością, na czym ona miałaby polegać? No nie, to nie jest, nie nazywam tego nieporadnością, jakby to jest jakby celowe, jakby to jest dostrzeżenie jakby piękne w tym, no nie wiem, jakby, nie wiem za bardzo co mogę powiedzieć. Bo zapomniałem, jakie było pytanie. O czym mówię? Co my tu robimy? Gdzie ja jestem? A kiedy gramy koncert? Czy mogłem prosić o powtórzenie? No, mówimy o uwielbieniu do takiej estetyki, do takich wspomnień, no wiesz, do tego, że śpiewasz, że właściwie skupiasz się na takich drobnostkach, typu potrafisz śpiewać o kałuży i albo o uśmiechu, o czymś takim, co... zdawałoby się bardzo drobne, takie niezauważalne czasami, a ty potrafisz z tego zrobić wzruszającą piosenkę i bardzo tak pluszowo śpiewać. Ja bym powiedziałabym, że masz taki pluszowy odcień głosu. Nie wiem, jak inaczej to określić. Dziękuję. I to jest takie bardzo łagodne i widać w tobie tą potrzebę i to nas zainteresowało. Okej, no to bardzo się cieszę, że to zauważyłyście. No ja faktycznie jakby lubię obserwować te dziwactwa w nas wszystkich i jakieś takie potyczki, które jakby właśnie mam wrażenie, że nikt nie zwraca uwagi na nie, tak trochę jakby puszczamy to mimo uszu, a są takie jakieś mega ważne detale, które po prostu mnie strasznie jakby interesują i często też w ogóle dopowiadam sobie historię, czyli na przykład załóżmy, że nie wiem, ktoś ma jakąś pracę, jest listonoszem i co by było na przykład, gdyby rzucił wszystko i zaczął zbierać kasztany i jakby tak. Tą głupią historię jakby zaczynam jakby wkładać dużo detali, jakby budować historię i tak dalej. O Jezu, nie mam mikrofonu przy tym. Dobra. Twarzy. Przy twarzy. Tak, tak, ale myślę, że to też jest oprócz muzyki waszej, to jest widoczne również w twoich animacjach. Na przykład dzisiaj jeszcze mogłyśmy zobaczyć animację Dostawca, gdzie pokazujesz historię dostawcy pizzy. Tak. I ten moment wyjścia z mieszkania, który ma poczucie takiej misji, że musi dostarczyć tą pizzę, ona musi być ciepła, musi być dostarczona na czas, ale nagle zdaje sobie sprawę z tego, że zapomniał okularów. I cały film właśnie opiera się na tym, kiedy przypomina sobie tą podpowiedź fizyczki na lekcjach, żeby... No właśnie, spojrzeć przez oko, bo wtedy zaciśnienie palców w taki sposób pozwala mu widzieć tak jak przez okulary. Tak, i tak jedzie z tą jedną ręką. Tak. I udaje mu się. Udaje mu się, tak. Czy wy macie też takie właśnie ruchy w zespole, za pomocą których uda wam się wyjść z opresji w trakcie koncertów albo prób? Myślę, że tak. Ja myślę, że są jakieś takie nasze zupełnie też niekontrolowane... Choć ciężko mi teraz przetoczyć konkretny, to dzieją się dziwactwa wszelkie. A tak chciałem się wtrącić, bo to powiedziałyście o czymś ważnym, przynajmniej dla mnie, bo jak mówicie o w ogóle animacji Maxa i o innych w ogóle rzeczach, które Max robi, bo nie robi tylko muzyki, animacji, też rysuje i tak dalej. No i dla mnie to jest bardzo ważnym elementem tej muzyki i dlaczego ona mnie jakoś przekonuje do siebie, To jest to, że po prostu jakoś nie oddzielam tej animacji, tych rysunków, tego całego stylu, też w ogóle postaci Maxa i muzyki od siebie zupełnie. Jakieś dla mnie to jest taka jedna wielka całość, która tworzy własne uniwersum, własny świat, który tak naprawdę jakby w moim odczuciu, jak się pozna to wszystko, to dopiero tak naprawdę zaczyna nabierać takiego głębszego sensu i dopiero można zobaczyć w tym, bo to jest taka muzyka, którą jakby rozumiem, że niektórzy ludzie mogliby tego nie czuć i dla takich ludzi ja bym polecał, żeby zobaczyli po prostu ten świat i spróbowali to od tej strony złapać i zobaczyć po prostu, dlaczego tak to jest, dlaczego to tak to brzmi i co się z tym łączy i tak dalej, bo też tam, przecież Max też robi do swoich animacji muzykę też, więc jakby gdzieś tam to jest wszystko dla mnie jeden świat po prostu.
W takim razie, Max, czy to nie było dla ciebie trudne zaprosić kolegów do współpracy przy zespole, bo jednak animacja to jest taka forma, która, w której jesteś ty panem. Ty jakby decydujesz, masz jakby władzę nad każdym z elementów, prawda? Nad wszystkim masz kontrolę, a tutaj jednak... Nad każdą postacią. Nad każdą postacią, a tutaj cztery odrębne postaci. No... No, było może nie dlatego trudne, bo jakby oni wszyscy są moimi przyjaciółmi i też nie miałbym problemu ich zaprosić do tworzenia wspólnie razem rzeczy. Tak naprawdę już długo się znamy i często się spotykamy, robimy jakieś rzeczy, jakby rozumiemy się na wielu... Jeździmy na wyjazdy. Jeździmy na wyjazdy. Tak, teraz muszę sobie przypomnieć znowu, o czym rozumiem. Nie, żartuję. I super. Czy to było trudne właśnie dopuścić kolegów właśnie do wspólnego tworzenia? Tak. Było to naprawdę... Może nie, że bałem się, że nie będę mógł nimi sterować, tylko bałem się, że nie do końca właśnie będzie im się to podobało, że może, że na przykład Jasia trochę się bałem tak naprawdę poprosić, bo on faktycznie nie miał styczności z taką muzyką, on słuchał jazzu i tam chodził do szkoły muzycznej. Zdradzasz wszystko już teraz. Koniec tajemniczych. No, też to było dosyć stresujące, ale warto było zaryzykować. No. A ja chciałam podpytać o te wyjazdy, bo tutaj trzy osoby zaznaczyły, że te wyjazdy są bardzo istotne. Chciałam podpytać, czy wyjeżdżacie gdzieś regularnie i macie taki czas tylko dla siebie? Co to są za wyjazdy? Staramy się. Są to wyjazdy na wszelkie działki różne, a dlatego tak zaznaczyliśmy te wyjazdy, bo też w tekstach wiejskie zabawy w Miami są ukryte szczególne wydarzenia z wyjazdów. Na przykład takie bardzo... przytoczę jedno, kiedy kolega kubek. Tak, to jest w ogóle, ten album jest oparty praktycznie na tej historii. Tak, kubek. Mój kubek. Mojej mamy. Tak. Pozdrawiam. I obiecał, moja że działka. Pozdrawiamy mamy. Słucham? Obiecał, że odkupi ten kubek. Obiecał, że odkupi? Nie odkupił. Tak, więc Mikołaj, gdziekolwiek jesteś, bo tak, on był, cały czas czekam na swój był troszkę kubek. Stawiony, ten kolega nasz. I on stłukł szklankę i wszyscy go wkręciliśmy, że to była droga kolekcja. Tak, ja go wkręciłem, tak. że to była szklanka i on się z tatą w Japonii. To była, bardzo się przejął. Nie była taka szklanka, ale bardzo się przejął. Kubek. No i właśnie mamy filmik, jak on przeprasza. Filmik, i bardzo przepraszam. Tak. Uznaliśmy, że no dobrze, no, nie wiemy o czym zrobić, no to musimy o tym zrobić. No właśnie w ogóle te wyjazdy, działki są istotne, bo właśnie i Miami jest oparta o jakiś taki koncept wywiedziony z doświadczenia działeczkowania i jest też epka, która została nagrana w całości na działce, po prostu przez 3 dni nagrywaliśmy na iPhony i później przerzucaliśmy to do komputera i składaliśmy na dyktafon, wszystko było nagrywane. Ona się nazywa O człowieku, który hodował rybki w swojej szewskiej klatce piersiowej. I to też jest historia. I słychać tam dźwięki grilla, jakieś tam gadanie, coś tam ktoś o czekoladzie gada. I zrobiliśmy ten album właśnie chyba rok albo 2 lata temu. Na działce właśnie z Kubą Zalasą, którego bardzo pozdrawiamy. Cześć Kuba. Tak, bardzo ważna postać. I tak, i Kuba tam śpiewa i tak dalej. Kuby nie ma dzisiaj z nami niestety. No i mi się wydaje, że taka działka, no to jest po prostu źródło energii wszelkiej dla człowieka, naprawdę. Takie działeczkowanie, więc bardzo ważne dla tej muzyki to jest. Ja mam jeszcze takie pytanie. Dlaczego tak często stosujesz, Max, taki pogłos jak na wokalach? Mi się to kojarzy z takim panem, który śpiewa pod prysznicem. Mhm. Też to wiązałam z Bogdanem Sekalskim albo Sękalskim, jak kto woli. I ja bardzo w ogóle lubiłam też w dzieciństwie śpiewać pod prysznicem i tam wychodziły najlepsze utwory.
i też często sobie myślałam jako dziecko, że mam takie moce specjalne i na przykład ustawiałam tak ręce, żeby mi leciała woda i że ja panuję nad tą wodą i to robię mi leciało to, z rąk. Do tej pory ja to robię. Uwielbiam to, przyrzekam. Przyrzekam. To jest najlepsza rzecz na świecie. No to i wtedy się tak jakby czujesz oczyszczenie, ale też panujesz nad tą wodą i to się dzieje tak razem. To jest jakiś taki moment katarzis. To bardzo ciekawe, bo już parę osób, naprawdę parę osób mi powiedziało, że słucham też mojej muzyki pod prysznicem ogólnie. Że ten prysznic to jest jakaś ważna rzecz w tej muzyce, więc no... A czy dla ciebie to jest ważne? Jest pozwolenie ode mnie generalnie. Możecie słuchać muzyki pod prysznicem mojej. Ja nie jestem z tym, w sensie nie czuję się niekomfortowo. To jest w porządku. Może to kwestia akustyki, jakaś specjalna komora akustyczna. A jeżeli chodzi o efekt, to po prostu jest to standardowa praktyka i wtedy głos brzmi fajniej według mnie. Czyli może to jest tak, że jak wychodzisz z tego prysznica na scenę, to chcesz słyszeć to odbicie w wokalu, bo od tego się zaczęło, od tego efektu na wokalu. Po prostu chcesz się patrzeć jak pod prysznicem na scenie. Jest jakiś otwór pod prysznicem w ogóle? Nie, to by było trudne dosyć. Ale może kiedyś. Skoro wspomnieliśmy już o dwóch albumach, to fajnie by było, gdybyście powiedzieli o tym najnowszym, który nadchodzi. To wasza produkcja wspólna, Jan i tak. Max, wasza. Śpi, stary, śpi, prawda? Śpi już stary. Śpi już to stary. Będzie album długogrający, wydany nakładem wytwórni Azymut, wytwórni ze Śląska. Notabene. Z Knurowa, tak. Spędzamy właśnie tam z chłopakami, z Kubą Mokrzysiakiem, z Pawłem Pindurem bardzo dużo czasu w tym studiu u nich właśnie w Knurowie. Oni nas, no tak się poznaliśmy przez jakiś taki konkurs, wysłaliśmy swoją muzę i oni nas jakoś podłapali. I to będzie znowu historia, tak jak z tym większości tych albumów bywa. A album jest właśnie na wykończeniu, już jest jeden singiel z niego na wszystkich streamingach i na YouTubie. Niedługo będzie następny, Hałka. No i tak pokrótce, historia jest taka, że gdzieś sobie jest rodzina złożona z ojca i z dwójki dzieci i ten ojciec pewnego razu zapada na taką chorobę, jakoś rodzaj takiej choroby. I zaburzenia pamięci. Jak demencja coś, zaczyna tracić jakieś takie zdolności kognitywne, tracić pamięć i oni, żeby go ratować, stwierdzają, że muszą nadać jego życiu sens w jakiś sposób i w garażu tego domu stwarzają taką przestrzeń, która ma symulować statek kosmiczny, wnętrze statku kosmicznego. I ojciec myśli, że jest kapitanem kosmicznej floty. Umieszczają go w tym statku, mówią mu, że jest astronautą, prowadzą jakoś ten jego lot i to jest taka rozpoetyzowana historia o jakimś takim godzeniu się z przemijaniem, jakiś kosmos, wspomnienia, coś tam, taki kolaż, jak to lubimy zrobić. No bardzo ciekawe właśnie, bo tutaj mówimy o takiej dziecięcej radości, o tej lekkości, naiwności, a tutaj pojawia się ten ciężar w postaci... Tragizm. No. Tak, ale ten tragizm zawsze jest jakoś tak przefiltrowany, mam wrażenie, przez coś. Jakby tutaj rzadko kiedy są jakieś ciężkie nuty w tej muzyce, zawsze to jest... przez jakąś metaforę, albo jakiś tak on tylko przeziera przez te teksty, bo na przykład tekst jest o wspominaniu wakacji nad morzem, ale jest w tym jakiś smutek, bo wiadomo, jak czeska komedia. Troszkę jak czeska komedia. No. A generalnie to też właśnie w tych historiach naszych ważny jest ten, bo one generalnie są postrzegane jako zabawne, ale ważne jest też, praktycznie w każdej jest jakiś taki właśnie ten mały element smutku. Bez którego po prostu to by nie działało. I to jest jakby taka esencja tak naprawdę tego. Jest przepis na film Robocika 2. Tak, no taki tragikomizm jest mega, mega ważny. Zauważyłyśmy też z Pauliną, właściwie ona mi w przerwie powiedziała, że masz jakiś taki tajemny notatnik, który tutaj miałeś też tak, na próbach. Zaglądałem. Zaglądałeś i chciałaś mnie podpytać, czy tam są twoje rysunki i czy to jest taki notatnik, gdzie też gromadzisz teksty, czy tam pojawiają się też postacie, które korespondują z tymi tekstami, czy to jest taki notatnik, który zawsze zabierasz na koncerty, jak to wygląda? Bardzo bym chciała odpowiedzieć na to pytanie, ale nie mogę. I przepraszam. Jest to tajemnica. No dobrze. Musicie mi wybaczyć. Jeszcze wstępie? No chciałaś zapytać. A tak, oczywiście. Chciałam... tak.
To może ostatnie pytanie do was, związane z początkiem waszego koncertu, bo na początku puściliście pewne nagranie, które zawierało wiele wypowiedzi. Tak. Prosimy o wytłumaczenie. Okej. To jest tak. Mieliśmy występ w Dzień Dobry TVN, a dlatego, że Jasio jest synem celebrytki. Ja nic nie wiem. To były różne artykuły o nim w internecie, że rozwija się muzycznie, że robi album, że już jest dorosły, że ma 20 lat. I na YouTubie pojawił się taki filmik stworzony przez prawdopodobnie bota, który działa w ten sposób, tego jest strasznie dużo w internecie, działa w ten sposób, że bierze właśnie te artykuły, łączy je, jakby syntezator mowy czyta to, jest jakaś muzyczka z basikiem i są zdjęcia właśnie z tych artykułów i bardzo to zabawne. To jest taki strumień świadomości robota, tak. Po prostu. Utożsamiamy się z tym też troszkę. Właśnie, bo to trzeba wyjaśnić, że Max występuje pod kilkoma pseudonimami. Jest Bogdan Sękalski, Robocik 2. Na YouTubie i na Instagramie, jak chcą państwo śledzić animację Maxa i jego twórczość taką bardziej plastyczną, to odsyłamy do tych innych pseudonimów. Jasiu, chciałeś jeszcze coś? Wydaje mi się, że nie. Powiedz, no. Jasiu. Pozdrawiam wszystkie miłe panie. Które nas oglądają. Może na koniec jeszcze wykonacie z Pauliną taką rywalizację na oczy, bo siedzimy naprzeciwko siebie. Nie. W sensie tutaj wykonywał to w przerwie Jaś i Paulina. Tak, ja to zacząłem i trzeba to skończyć, bo trzeba to skończyć. Więc ja powiem start i patrzycie na siebie i kto pierwszy mrugnie, ten przegrywa. Okej. Okay. Kiedy? Powiedzcie kiedy. Kiedy? Yeah. Wow. Radio Clank. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy wieczór, za koncert. Cieszymy się bardzo, że przyjechaliście do Chorzowa i że mogliście tutaj dla nas zagrać. Dla całej ekipy tutaj zgromadzonej w Chorzowskim Centrum Kultury wielkie brawa dla nich, bo to była ogromna produkcja. Tak, dla wszystkich technicznych. Brawo. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za zaproszenie przede wszystkim, za pomoc wszelaką. Tak, słyszeliśmy się wspaniale, widzieliśmy się wspaniale. Więc wszystko było tak, jak trzeba, uważam. To wspomnijmy jeszcze te osoby, które nam pomagały przy całej produkcji. Bastek Łąkas, Łukasz Gliński, Gosia Dębniak, Mirosław Sobczak, cała ekipa z HCK-u, z Chorzowskiego Centrum Kultury, która pomagała nam tu rozkładać sprzęt. Wszystkie kable rozłożyli, tutaj wszystko poukładali i byli bardzo cierpliwi i mili dla nas. I czuwali, żeby chłopakom właśnie wszystko dobrze działało. Natalii Kaniak, która cały czas czujnym okiem fotografowała nas tutaj, żeby państwo później mogli zobaczyć relacje z tego wydarzenia i wszystkim osobom, jeszcze które nam Gosi. Pomagały. Gosi Dębniak. To Gosi podwójnie. Gosi podwójnie Dębniak. Dziewczyna od promocji, która... Naszej morskiej płaszczce. Dziękujemy jej za wsparcie nieustanne. No i sobie i naszym słuchaczom, że byli z nami na antenie, na Facebookach. Pozdrawiamy słuchaczy. Pozdrawiamy słuchaczy. My też dziękujemy paniom prowadzącym bardzo. Do widzenia. Dobranoc. Dziękujemy. Radio Klang.